No i stało się, tego się już nie cofnie, to się nie odwidzi i tego się nie odzobaczy. Witamy serdecznie. Denerwujesz się? No troszeczkę tak. Denerwuję się, Radek się strasznie denerwuje. Witamy Was serdecznie w nowym programie FOPA, który jest następstwem po naszym ostatnim programie. Możecie nas znać i kojarzyć z programu Deja Vu, który był w pierwszym sezonie emitowany na antenie Polsat Games. Był to program, w którym zajmowaliśmy się tak zwanym retrograniem. Mnóstwo wspomnień, mnóstwo fajnych doświadczeń. Sporo błędów. Mieliśmy też okazję, żeby się tak trochę, wiesz, podocierać i poznać lepiej, jakkolwiek to zabrzmi. Jakkolwiek to zabrzmi. W tym programie będziemy zajmowali się troszeczkę czym innym. Skupimy się bardziej na tym, co dzieje się w naszej branży teraz, aktualnie. Będą newsy, będą rozmowy z ciekawymi gośćmi. Dzisiaj na przykład naszym gościem będzie niejaki Adrian Kostrzemski z ESL-a. W związku z tym, że chcieliśmy trochę odejść od e-sportu, to dzisiaj będziemy rozmawiali o Intel Extreme Masters. Tak jest. Polsat Games e-sportem stoi bardzo mocno, ale chcemy też trochę wzmocnić tę tak zwaną gamingową nogę. Pamiętaj, tak Krajowa Rada Radiofonii. Czuwa. Dlatego też w naszym programie zarówno nowe gry, ale też gameplaye, recenzje i przede wszystkim wy, widzowie, i teraz mógłbym powiedzieć widzowie telewizyjni, ale jesteśmy dostępni również w internecie, ponieważ program jest transmitowany zarówno na fanpage'u, na kanale na YouTubie, ale również na Twitchu Polsat Games. Generalnie tu jesteśmy dostępni i też czekamy na wasze komentarze. To teraz... 4 kanały. No, dokładnie. Sporo. Tak. Słuchaj, nadajemy globalnie, tak można powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć, jeszcze specjalnie pozdrowić tutaj z tego miejsca Bartka Sitka. Cześć Bartek. Fajne mamy miejsce teraz, co? Wiesz, tak coś mówiłeś o tym studiu, że tamci się muszą gnieść tam na górze, na tej antresoli, ci starcy. No i dwóch starców jest faktycznie. Czyli mamy... Tadeusz Zieliński, Radek Nałęcz. Radosław Nałęcz. A, pierwsze FOPO. FOPA. No i w naszym wesołym programie sekcja newsowa, bo program podzielony jest na w miarę równe części. Z jednej strony to, co najważniejsze w branży gamingowej się wydarzyło, będziemy podsumowywać, a z drugiej strony wspomniany gość. 3 równe połowy. No dobrze, to w takim razie teraz pytanie do Tadeusza i do naszych widzów. Czy wiecie, ile w 2019 roku będzie graczy na świecie? Więc na Ziemi jest 7 milionów ludzi. Zdecydowanie. Więc oceniam, że... 7 milionów ludzi, to mi podpowiadają, że 7 miliardów. To nieprawda. To nieprawda. Trzeba sobie wygooglować. Z cztery. No dobra. Ale nie wiem jeszcze. To słuchaj, to w takim razie z racji tego, że nasz program troszkę musi jednak spełniać ramy edukacyjne, 2,4 miliarda graczy, tyle ma być w 2019 roku. Także przyłożyliśmy się do roboty, jest nas więcej, nas rodaków, chciałby się powiedzieć, ale generalnie gamingowa brać rośnie w siłę. Gamingowa brać rośnie, nie dziwi to mnie zupełnie, ponieważ dynamika jest niezmiennie od ładnych paru lat bardzo duża, to są wzrosty kilkunastoprocentowe nawet z roku na rok. Nie da się też ukryć, że oczywiście 50% z tej sumy to są gracze mobilni, za co odpowiadają głównie tak zwane soccer moms, czyli te mamuszki, które odwożą swoje dzieci na piłkę nożną, a potem grają jak zwariowane w na przykład te wszystkie kamyczki, co się trzy trzeba ustawić razem. I tutaj jest dobra historia, ponieważ ty masz doświadczenia z klejnocikami. Tak, ja się kiedyś wkręciłem i przez bity miesiąc grałem tylko i wyłącznie w Bejeweled, znaczy nie w Bejeweled, jakieś tam innego klona tego. No i bardzo mi to wspominam, więc można się od tego zależeć. Nie dziwi mnie, że połowa z tych graczy to są gracze mobilni i że jest ich aż tylu. Czyli tak patrząc, rysując sobie ten tort, mamy 50%, jeżeli chodzi o całą liczbę graczy. Połowa to są ci mobilni, a reszta to my. To 50% to my, czyli to ci, którzy grają na poważnych urządzeniach. Słuchaj, zrobiłem prawie znak krzyża. Czyli mamy i graczy PC-owych, ale też konsolowych. Konsolowych, oczywiście. A skoro jesteśmy już przy cyferkach, to teraz kolejna cyferka.
CEO firmy Respawn Entertainment, którą możecie kojarzyć, wydali ostatnio taką giereczkę. Taką mało Apex, znaną. Tak? Apex Legends. Ogłosił nie dalej jak tydzień temu, że w ciągu zaledwie 4 tygodni Apex wyrobił 50 milionów graczy. 50 milionów to jest dla porównania, powiedzmy tak, dla porównania Fortnite'owi zabrało to 3 miesiące, 3 albo 4 miesiące, a League of Legends, z tego co pamiętam, jakieś 2 do 3 lat. Oni w pewnym momencie przestali podawać informacje, ilu graczy mają dokładnie. Podawali najpierw w okolicach chyba 30 milionów, potem przestali i zaczęli podawać przy 100. Więc w międzyczasie gdzieś im tam stuknęło to 50, ale zabrało im to zdecydowanie dużo więcej czasu. Ale jeżeli chodzi o liczbę 50 milionów graczy, to podobno wzięli się panowie twórcy gry za społeczność i zaczęli banować. I właściwie dzisiaj gruchnęła taka wiadomość, że 355 tysięcy graczy na PC-tach dostało bana za sprawą oszukiwania po prostu w tej grze, więc generalnie Apex Legends to silna marka, która bardzo szybko urosła, ale również zaczęła już się pewnego rodzaju choroba. Czyli ty się pojawiły następnego dnia, to jest akurat znowu zupełnie normalna sytuacja, gdzieś tak z każdą grą sieciową, takie same informacje słyszeliśmy, kiedy Player Unknown Battlegrounds pojawiło się na rynku i święciło sukcesy w 2017, w 2018 tak był Fortnite. PUBG. Oczywiście. Reprezent. Był też Fortnite, który miał też te same problemy, więc to tak jak mówię, no to jest norma, dobrze, że tak szybko, znaczy, że działają, że pilnują i że jakby pracują nad tym, żeby ta społeczność była oczyszczana, natomiast mnie zmartwiło co innego, bo zapowiedzieli też, że nie będzie w grze rekonektów. Moim zdaniem to jest największy problem z tą grą, polega na tym, że w momencie, kiedy gracie i odłączycie się od meczu, na przykład dlatego, że gra się wywiesi, a to się jeszcze często zdarza, to nie można się podłączyć z powrotem do rozgrywki. I z tego, co powiedzieli też wczoraj autorzy, to nie zamierzają nad tym pracować, chcą skupić się na stabilności programu, zamiast dodać najbardziej ważny feature ever. Znaczy dobra, no tam mówmy się, że te mecze są na tyle szybkie, że możemy sobie pozwolić na zaczynanie ich od nowa. Za ale jesteśmy świadkami jakby bardzo takiego ciekawego eksperymentu walki właściwie Fortnite kontra Apex Legends. Wczoraj zresztą Ninja grał w Fortnite'a w Polsce. Za tydzień postaramy się nieco więcej na ten temat wam opowiedzieć. Ale czy Ninja gra już w Apex Legends? No Ninja gra głównie ostatnio w Apex Legends, w związku z czym zdaje się, że tam są ciche dni teraz z panem Epikiem się zaczęły. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. No. Część graczy ma faktycznie bardzo ciche dni z panem Epikiem, ale to też wynika jakby z tego, że pan Epic zaczął podbierać niektóre tytuły i to jest walka Epic kontra Steam. Zresztą też bardzo fajny temat, żeby kiedyś sobie właśnie wieczorową porą tak przy okazji programu Fawkspawks pisane oryginalnie pogadać o tym. Wstrzymaj swoje konie, mamy pierwsze pytanie od widzów. No dobrze, to słuchaj. To w takim dlaczego razie Fortnite jest najlepszą grą Battle Royale na rynku? Ja bym nie powiedział, że jest najlepszą. Ja mam cały czas taką twardą tezę, że żadna z tych gier, ani Apex, ani Fortnite, ani PUBG nie jest lepsza od innych. Pod pewnymi względami oczywiście PUBG jest gorszy, bo jest gorzej technicznie zrobiony. Ale jakby jeżeli popatrzymy na to, jak one działają, jak są zaprojektowane, jak są wymyślone, to tak naprawdę to jest ta sama gra, tylko z drobnymi niuansami. Każda z nich odniosła wielki sukces, każda z nich zrewolucjonizowała rynek w swoim momencie. Ja bym nie robił tutaj gradacji, że ta jest lepsza, ta jest gorsza. Dla mnie one są wszystkie po prostu jakby zaspokajają różne potrzeby. Jedna jest bardziej poważna, druga jest bardziej bajkowa, trzecia jest gdzieś pomiędzy. I to jest strasznie fajne, że mamy z wszystkich stron można ten temat ugryźć. I to mówiłem ja, czyli Jarząbek. Wiesław tak. Jarząbek. Jeżeli macie ochotę skomentować to, co dzieje się na ekranie, to pamiętajcie, używajcie takiego hashtaga Fawkspawks, pisane oczywiście oryginalnie. Zresztą nazwa programu jest tutaj widoczna, między innymi jako element naszej scenografii. I można zadawać te pytania na Twitterze Polsat Games, ale również na fanpage'u Polsat Games, na Facebooku właśnie. Kolejny temat, który nas w pewien sposób zainteresował, to jest... Może ciebie. Ogłoszenie. No słuchaj, nasza oprawa, to jeżeli mówię o tej grafice, też nawiązuje trochę do Cyberpunka 2077. Ale wiesz, to jest generalnie takie złote słowo. Gdziekolwiek się pojawia, to od razu jest spora ekipa ludzi mocno zainteresowanych. Akcje windują w górę. W ogóle jest szaleństwo na rynku. A CD Projekt Red, twórca tej gry, ostatnio potwierdził obecność na E3. Czyli mamy taką sytuację, że
firmy się niektóre wycofują z prezentacji E3, ale tutaj CD Projekt Red od razu jakby sygnalizuje obecność. Dla Reda to jest akurat o tyle dobre, że skoro inni się wycofują, to oni będą mieli jakby więcej miejsca i więcej uwagi będą mogli przyjąć. Więcej takiej atencji tak zwanej medialnej, tak? Oznacza to oczywiście, że Cyberpunk ma kolejne demo, które będzie można pokazać dziennikarzom, że będzie to prawdopodobnie inne demo niż to ostatnie, w związku z czym zobaczymy w tym roku nowe fragmenty rozgrywki. Znowu się spodziewam pewnie jakiejś godziny, jakiegoś fajnego fragmentu gry, ale... Nową figurkę. Nowy gift. No niestety nie załapałem się na tamto. Strasznie żałuję, bo piękna była. Natomiast skądinąd wiemy też, bo PC Gamer i o ile pamiętam Kotaku już wspomniały, że Cyberpunk zgodnie z tym, co powiedzieli twórcy gry, anonimowi pozostają, jest daleki od skończenia. I mnie to... Ja dzisiaj w ogóle będę mało zdziwiony. Znowu mnie to w ogóle nie dziwi. Ty w ogóle jesteś mało zdziwiony i mało krytyczny. To jest dla mnie największe zaskoczenie. Ale znaczy, że zdziwiony, bo wiem wszystko. To jest chyba oczywiste. Nic mnie nie dziwi, bo wszystko wiem. A mało krytyczny, bo dzisiaj mam taki dobry humor. Zaczęliśmy nowy program. Wiesz, trzeba mieć w sobie jakieś też pozytywne... Długo czekaliśmy na to. Nie, ja w ogóle się staram nie hejcić. Ale wracając. Oznacza to tyle, że na Cyberpunka jeszcze troszeczkę poczekamy, bo jeżeli oni o tym mówią, to jest to jasny znak, że no w tym roku, tak jak ktoś tam pamiętam, były informacje, że w 2019 pod koniec na pewno nie ma takiej szansy. Że nowa generacja konsol, że kolejna generacja konsol, no to wszystko będzie się gdzieś tam zazębiało. Tylko, że nowa generacja konsol będzie prawdopodobnie w przyszłym roku. W tym roku na razie nie mamy żadnych informacji, więc wcześniej zostanie zapowiedziane to na E3, co oznacza, że prawdopodobnie w przyszłym roku jakoś pewnie na jesień. 2020, to by się też fajnie zazębiało z tym, co zrobił Mike Pondsmith, czyli twórca oryginalnego Cyberpunka, systemu, tak. Który współpracuje zresztą z Redami nad Cyberpunkiem 2077. W odróżnieniu od poprzedniego autora. No ten poprzedni autor to tylko wysyła faktury właściwie. No wiesz, no płacą mu te faktury, płacą, znaczy się opłaca. Hashtag day. Ciekawe, czy te umowy o dzieło jakoś bardziej. Ten... Słuchaj, ale wiesz, jaki podatek ładny od tej umowy. No właśnie o to mi chodziło, że podatki. Natomiast, a skoro jesteśmy przy polskich firmach, jeszcze poczekaj. Muszę powiedzieć, gra wyjdzie, kiedy będzie gotowa. I no to tak, when it's done, to jest klasyka. Ale skoro jesteśmy już przy polskich firmach, to warto wspomnieć o Techlandzie, który, to jest taka odwieczna epopeja, że tak powiem, nasza branżowa. Techland wchodzi na giełdę lub nie wchodzi na giełdę. Techland obecnie jest jedynym z tych takich polskich majorów, czyli tych największych polskich firm, które tworzą gry na o największej skali i największych zasięgach, która jeszcze nie jest na giełdzie. W związku z czym nie do końca wiemy, jaka jest jego sytuacja finansowa, nie do końca wiemy, jakie są sprzedaże tych gier, znaczy to jest wszystko tylko i wyłącznie to, co wiemy, co nam powiedzą. Ale kondycja jest, wiesz, o tyle dobra, że jednak Paweł Marchewka, czyli założyciel, cały czas jest na liście najbogatszych Polaków. Tak? Także... Nie wątpimy, że Techlandowi wiedzie się dobrze, co nie zmienia faktu, że bardzo nas interesuje, czy wejdzie na tę giełdę, czy nie wejdzie. No i tutaj okazuje się, że z tego, co na razie Techland mówi, to... Nie wejdzie. Wybierz właściwą odpowiedź albo... Niepotrzebne skreślić, tak. Tak jest. I tutaj mamy też cytat. W Techlandzie nie toczą się obecnie żadne prace związane z wejściem firmy na giełdę. Skupiamy się na równoległej produkcji dwóch tytułów AAA i to jest naszym priorytetem. I tak powiedział na łamach serwisu Gracz Pospolita Karol Bach, dyrektor finansowy w Techlandzie. Także mamy CFO. Informację... Ze źródła. CFO. CFO, tak jest. CFO. Ale dzisiaj się z kolei pojawił obrazek, pojawił artwork prezentujący kolejnego przeciwnika. Z Dying Lighta. Z Dying Lighta 2. Nowego zombie. Nowego zombiaka, który jest właściwie takim jeszcze stanem przejściowym, bo pomiędzy ukąszeniem, zarażeniem, a rozwojem tej infekcji i przemienieniem się w tego takiego... Zębiaka, jesteś nieobkuty w ogóle. To wiesz, to jeszcze jest tam, jakiś czas musi minąć i to chyba prezentowało jakby moment zarażenia jednego z peacemakerów, czyli jednego z tych takich stron konfliktu, która będzie zarysowana w Dying Light 2. Ja jestem bardzo ciekawy, tam Chris Avellon mocno działa. Może być fajna historia, może być fajna fabuła, znacznie bardziej rozbudowana zresztą niż ja w pierwszej części. Ja czekam, w jedynce mi się bardzo podobały side questy, główny quest niezbyt, ale nie da się ukryć, że dwójeczka... Bardzo wiele obiecuje. A tymczasem to jest niemożliwe. Ktoś nas ogląda. Znowu mamy pytanie. Tak, nie tyle pytanie, co takie stwierdzenie, że skoro pozamiatał Wiedźmin, to pozamiata i Cyberpunk. Chcę w to wierzyć, ale pamiętajcie, że Wiedźmin nie wziął się znikąd. Wiedźmin to było jednak bardzo wiele lat produkcji Wiedźminów, a to jest zupełnie nowa
nie tylko marka, ale też nowe podejście do rozgrywki, nowe podejście do perspektywy, także tutaj ja wierzę w to głęboko, że to będzie świetna gra. Bardzo mi się podobał ten gameplay, który pokazali, ten 45-minutowy, ale tutaj jest cały czas ta niewiadoma, czy w tym nowym gatunku się odnajdą. Jeden z naszych widzów jest też bardzo wyrozumiały. Warto poczekać na tego Cyberpunka 2077 po to, żeby był dobry, w sensie, żeby dać czas twórcom na dopracowanie wszystkich elementów. Pamiętajcie, hashtag FauxPaux na Twitterze i na Facebooku. Tutaj można komentować, zadawać też pytania. No dobrze, to jeżeli jesteśmy na giełdzie, to teraz opuszczamy ten parkiet. Ładnie powiedziane. Bardzo ładnie. Po to, żeby usiąść przed komputerem albo przed konsolą i zagrać sobie w grę, która w ostatnim tygodniu mocno rozpalała nasze umysły, czyli Devil May Cry 5, piąta część. Podobno reboot się nie liczy, tak mi powiedział Kacper, więc pomiędzy czwórką a piątką było 11 lat. Także ja mam z tym straszny problem, bo akurat mi się strasznie podobało i to jest moja ulubiona część tej serii. Znaczy, lubiłem wszystkie, ale ten ostatni mi siadł najbardziej i wiem, że jestem tutaj w mniejszości i że prawdziwi fani to w tym momencie ostrzą swoje długie noże po prostu też, tak, żeby się ze mną rozprawić, ale ja akurat jestem fanem tego Dante tak zwanego, czyli tego Dante, który miał nie blond włosy i nie był japońskim demono-kozakiem, tylko był takim bardziej europejskim. Oni mówili, że on jest emo, wcale nie był emo tak naprawdę, był też kozakiem. Warto jakby to podkreślić, że ta część zbiera naprawdę świetne recenzje. Jeżeli chodzi o serwis Metacritic, to właściwie każda z platform ma około 90% w skali na 100 oczywiście. No i daliśmy my, jako Polsat Games, również ocenę 9/10, więc jakoś tak mocno, wiesz, nie przestrzeliliśmy. I też Kacper, bardzo mocno ciebie pozdrawiamy. Na YouTubie Polsat Games jest dostępna cała 16-minutowa relacja, recenzja właściwie tego tytułu Devil May Cry 5. Tytułu, który podobno z uwagi na takie oprogramowanie zabezpieczające, antypirackie, o 25% zwalnia. No i tutaj są mieszane opinie, bo z jednej strony Digital Foundry, o ile pamiętam, czyli taki najbardziej uznany kanał YouTubeowy, który zajmuje się badaniem, testowaniem gier od strony technicznej, takiej czysto techowej, powiedział, że tak, ale z drugiej strony gracze mówią, że niekoniecznie i że im działa, dziwne u mnie działa. To jest taka klasyczna rzecz, no, dziwne u mnie działa. Ucho mi wypada cały czas. Ucho, moi drodzy. Ale to masz plaster, wiesz. Tu mam taki, nie, bo on wypada tutaj ze środeczka i nie mogę. Tadeusz ma już swoje lata, Tadeusz się sypie, więc go musimy kleić tutaj, tak, żeby na skoczem jest posklejali. Trochę jesteś jak budka suflera, taka włożona, wiesz, na plan. No i warto jeszcze zamknąć tutaj tą naszą sekcję, powiedzmy, że newsową, informacją z naszego własnego podwórka. Gra BitCop, stworzona przez moich kolegów swoją drogą. Pozdrawiam ich serdecznie. Pixel Crow. Pixel Crow, tak jest. W końcu trafia na konsolę. Zabrało jej to troszeczkę ponad rok. Podejrzewam, że wiem, kto to portuje. Jeżeli to są ci ludzie, których podejrzewam, to pozdrawiam też tych ludzi, no bo to też znajomi. I bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo fajny taki... Troszeczkę jest to właściwie gra mobilna w wersji PC-towej, w której wcielamy się tam w policjanta, który został oskarżony o przestępstwo, w związku z czym zostaje zdegradowany, tak, wrobiony właściwie w przestępstwo, zostaje zdegradowany i staje się krawężnikiem. To jest właśnie ten tytułowy BitCop, to jest po prostu idiom, który oznacza krawężnika, czyli takiego policjanta zajmującego się wlepianiem mandatów. I tym właśnie będziemy się zajmowali w tej grze na początku, potem się pojawiają tam elementy takie bardziej, można powiedzieć, storytellingowe, czyli historia cała. Znowu mi ucho wypadło. Do tego jeszcze oczywiście historie rodzinne. Historie rodzinne, mandanty. Płacenie oczywiście alimentów, tak, i różnego rodzaju ciśnienia, które mają miejsce właśnie w tej historii i w tej opowieści. No i jak to w programie FOPA. No. Do tego bardzo fajna jeszcze też taka pixelartowa graficzka. To jest bardzo, bardzo ładnie zrobiona grana. Ma bardzo fajnie zrobioną stylówkę. Znowu pozdrawiam osoby, które za nią odpowiadały. Też ich znam. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre klikadełko. Dobrze, że trafiła na konsolę, bo ona się bardzo nieźle sprzedała też. W sensie to był sukces i na PC-tach i zdaje się, że też o ile tam była wersja switchowa. Warto powiedzieć, jakie to są konsole, bo to jest PS4, to jest Xbox One i to jest właśnie Switch. A, dopiero teraz. I Switch nie jest wspierany oficjalnie, nie ma na przykład polskiego menu, a ta gra jest dostępna w polskiej wersji językowej. No i też ma świetną muzykę, taką bardzo oldschoolową muzykę, więc jeżeli ktoś kocha seriale z lat 80. też, między innymi tam Policjanci z Miami czy Columbo, to odnajdzie się w tym świecie, jest to zdecydowanie rzecz godna polecenia. To jest hołd złożony tamtym czasom, hołd złożony właśnie tym wszystkim filmom, tym serialom, na których wychowywaliśmy się
No my jeszcze, myśmy się jeszcze załapali i autorzy po prostu chcieli oddać tego ducha tych historii w swojej grze. Ja osobiście bardzo tęsknię do takiej gry, która się nazywała, Hill Street Blues. To był też taki serial o policjantach, taki o posterunku policyjnym i zrobiono na jego podstawie, chyba to była jedna z pierwszych policyjnych gier, takich klasycznych, jak teraz biją rekordy, na przykład ten 911 Operator polski, w którym się wysyła, właściwie odbiera się telefony jako dyspozytor. No to ktoś zrobił kiedyś dawno temu grę, w której się po prostu było policjantem i się jeździło po mieście i aresztowało ludzi za pijaństwo. To z tych takich i jeszcze rzeczy, które się ukazały, to też Hard West na Switcha trafił, też w polskiej wersji językowej. I to tak a propos tego, co się ostatnio w Creative Forge Games działo w studiu, tak bardzo dyplomatycznie chciałem o tym opowiedzieć, ale właściwie jednego dnia, z dnia na dzień odeszli pracownicy studia, tam powstało wielkie zamieszanie, natomiast studio jakby walczy teraz o swoje przetrwanie, między innymi tym, że Hard West został wydany, tam jest Forever Entertainment również. CFG to byśmy mogli zrobić osobny materiał, szczerze mówiąc, bo tam się sporo rzeczy ostatnio działo, to jest firma została przejęta przez inną firmę, tak przypadkiem wrzucimy jeszcze tutaj newsika, którego wcale nie mamy na rozpisce, ale ponieważ jesteśmy ludźmi renesansu, to wiemy. Otóż w dwóch grupach powyżej 10 osób, a jest to spółka notowana na giełdzie, więc trzeba było o tym później poinformować, odszedł praktycznie cały team oryginalny, który tworzył Hard Westa i Phantom Doctrine i obecnie nie wiemy, jakie będą dalsze losy CFG, a znajomi z firmy ci, którzy odeszli, już założyli nowy byt, tak? Znaleźli nowego inwestora i zaczynają pracować nad nową grą. I jeszcze jedna zapowiedź. Koniecznie Diablo 1 w dystrybucji cyfrowej poza Blizzardem został wydany i to też jest takie wydarzenie, że starsi gracze zdecydowanie to uszanują, więc naprawdę świetna robota i to jeszcze przez polską firmę generalnie temat został Zacząłem swoją przygodę z Diablo od dwójki, nie będę ukrywał. W jedynkę chyba nie zagrałem więcej niż 10 minut serio. Wiem, że w tym momencie kolejne grupy ludzi ostrzą swoje długie noże. Był, tak. Prawda. A zanim jeszcze zejdziemy, bo tutaj już za chwileczkę trzeba poczekać. Nie terminalnie, momencik, ale zejdziemy na tutaj przerwa, prawda, i materiał sportach znowu, to chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy nas oglądają i którzy nam tutaj sączą się informacje, że na pewno nie pozdrowi tego, albo nie pozdrowię imiennie, pozdrawiamy was wszystkich i bardzo dziękujemy, że żeście do nas tutaj dołączyli. Ten program ma troszeczkę mieć taką formułę lekko streamersko-twitchową też, więc dlatego pozdrawiamy was, widzowie, jesteśmy z wami. Mamy wam emojis. To ja powiem tak, że każdy prawilny serwis informacyjny musi się zakończyć sportem. Sportowym. W naszym przypadku jest to serwis e-sportowy. W katowickim Spotku odbyła się już 7. edycja wielkiego e-sportowego święta Intel Extreme Masters. W pierwszym tygodniu arenę wypełnili fani Doty, a triumfatorem rozgrywek zostało Team Secret z Michałem Niszą Jankowskim w składzie. Drużyna zgarnęła $125,000 za pierwsze miejsce. W StarCrafcie II wygrał Koreańczyk Seo. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy Spodku oprócz wielu wystawców mieliśmy okazję podziwiać turniej ESL Katowice Royale featuring Fortnite. Pierwszy tydzień był związany z polskimi rozgrywkami. Kategorię solo wygrał Jarkos, a w duetach sukces odnieśli Richard i Mocarz. Zwycięzcy zdobyli po $10,000. Podczas międzynarodowej edycji w trakcie drugiego tygodnia Polacy niestety nie zajęli premiowanych miejsc. Wygrana przypadła Winixowi oraz dwójce Saf i Zajd. Drugi tydzień w Spodku to turniej CSGO rangi Major, wspierany bezpośrednio przez producenta gry Valve. Na scenę puchar wniósł legendarny gracz Złotej Piątki, Jarosław Pasza Jarząbkowski. Zgodnie z przewidywaniami, duńskie Astralis po raz drugi z rzędu i trzeci w historii wygrywa ten prestiżowy turniej. Jeden ze zwycięzców, Dupri, dedykował tą wygraną swojemu ojcu, który przegrał walkę z rakiem przed samym turniejem. 5 marca wystartowały kwalifikacje do Ekstraklasa Games, największego turnieju w grę FIFA w Polsce. Zwycięzcy oprócz nagród zdobędą punkty do globalnego rankingu, które mogą umożliwić awans do międzynarodowego turnieju FIFA E-World Cup. Transmisja fazy ligowej oraz wielkiego finału od 30 marca na antenie Polsat Games. Zapisy oraz informacje na ekstraklasagames.org. Przed nami ostatnia kolejka rozgrywek LEC. Niestety Rose z Kikisem w składzie oraz Excel Esports, w którym debiutował w ostatniej kolejce Mystic Quest, nie mają już szans na playoffy. Ultraliga zakończyła fazę regularną rozgrywek. Czas rozpocząć część pucharową prosto z warszawskiego studia Polsat Games.
Już jutro, 12 marca o godzinie 17, zmierzą się Illuminar Gaming i Wisła Płock. Dzień później rozegrają swój pojedynek Actina Pact kontra Pride. Stawkę rozgrywek posezonowych uzupełniają Rogue Esports Club i Devil's One, które rozegrają swoje spotkanie dopiero za tydzień. Zawodnicy powalczą o nagrody pieniężne oraz awans do międzynarodowego turnieju EU Masters. Prosto z warszawskiego studia Polsat Games, program FOPA. No i co, Foxtrota wypadałoby zatańczyć, prawda, w tym weszło momencie. Ci to, widzę, prowadzący. Do. Ja zawsze chciałem właśnie w taki sposób. Chodź tu, Sonieczka, chodź tu. Kamerę. Ale jest z nami Bartek, Sonia. Sonieczkę też ci zabraliśmy. GKS wiedzą, że Sonia to jest ta dama, która się do nas właśnie tutaj tak pięknie i takim ładnym przelotem zbliża. No dobrze, słuchajcie, nie tylko Ultraliga, wielkie emocje, tak a propos e-sportu, ale widzieliśmy zresztą próby, jak to będzie wyglądało i będzie godnie, jeżeli chodzi o intro i o wprowadzenie, ale również Ekstraklasa Cup, no i za tydzień tutaj będzie się działo naprawdę bardzo dużo, bo będziemy o godzinie 22, nie o 20 i cała tutaj scena będzie wyłożona trawą. Także wylądujemy całą niespodziankę, to miała być niespodzianka. Daj spokój, po pierwszym odcinku wylądujemy od razu na zieloną trawkę, także tak to będzie, taki jest, wiesz co, scenariusz naszej taka historia naszej To taki rozbudowany dywanik, tak? A tu będzie stał prezes. Tak jest. Napisał jeden z naszych jeszcze użytkowników na Twitterze, to tak a propos tego kontaktu, Master Animit, Review Territory 2.0, mogę umierać. No, stary, nawet nie wiesz, jak żeś nam teraz zrobił ten przyjemność. Mi wyjątkową. A ja teraz mam wyjątkową przyjemność i unikalną okazję pierwszy raz w życiu zapowiedzieć przerwę reklamową. Ale zanim to się stanie, chciałbym jeszcze zapowiedzieć naszego gościa, który pojawi się zaraz po tej przerwie, więc nie odchodźcie od odbiorników telewizyjnych, tak, od wideoodbiorników, od swoich kamer, tych, przepraszam, monitorów, telefonów, nie odchodźcie, bo już po przerwie reklamowej Adrian Kostrzemski z ESL opowie nam o tym, jak to jest być młodym ojcem oraz jak to jest być jednym z wielu ojców intelektualnych. A przerwa reklamowa, jak wiadomo, w Polsacie bardzo krótka.
Widziałeś, Adrian, to jest międzynarodowy znak nowości. Tak też jest, to jest nowości, tak się ale pokazuje. Ale powiem ci, że z roku na rok coraz lepiej na zdjęciach wyglądasz. Coraz grubszy się robi, jak wygląda. Były takie. Wiesz, że moją pierwszą myślą było powiedzieć, że już nie wyglądasz jak suchoklates, ale sobie myślę, że to będzie spokojnie, spokojnie. Jak na nasze spotkanie po dłuższej przerwie. Adrian, nie denerwuj się. Pamiętamy, że wciągasz brzuch, także nie martw się. To dokładnie. Może czas. Naszym gościem jest Adrian Kostrzemski z ESL-a, człowiek, który z ESL-em związany jest niemal od samego początku, a przy okazji człowiek, który w dużej mierze odpowiada za scenę e-sportową w Polsce, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, tatuś. Tak jest, także tu są te nasze wesołe oklaski. To są nasze wesołe oklaski. Dziękuję. Popraw mnie, 3578, dobrze zapamiętałem? 72, aj prawie, widzisz, machnąłem się o kilka gramów. Ale skala... 10? 10 na 10. 10 na 10 skala. Tak, to nie dla mnie te oklaski, tylko no dla Oli, mojej piękniejszej, oczywiście. Bo to... Jak się Ola czuje? A byłeś? Byłem. Tak? Nie zemdlałeś? Nie, na szczęście nie. Ale niesamowite przeżycie, to prawda, ale to taka prawda, że to największa zasługa. Player 3, tak? Player 3, dokładnie. Mi się bardzo podobało, jeszcze mój znajomy dzisiaj wrzucił też, mu się urodziło dziecko, że właśnie zakochał się po raz drugi. To bardzo ładne. Tak, jest coś w tym, naprawdę coś enigmatycznego, bo jak byłem w tym szpitalu, tak patrzyłem na tą małą kruszynkę i mówię, zakochuję się na nowo. Bardzo ale fajne to jest, uczucie. To jest właśnie ten moment. Nie będę mówił. Ja miałem szczęście przeżyć już dwa razy, także swoich najbliższych też bardzo gorąco chciałem w tym miejscu pozdrowić, że żona jest jeszcze tam, a ty już dostajesz to zawiniątko i musisz to utrzymać dziecko i wtedy właśnie pękasz, tak, patrzysz Jezus, i tak się wypadło. Boisz i tak zawsze ta obsługa szpitalna mówi, pan się wyluzuje, tak, pan taki jest spięty. Dokładnie ten sam tekst dostałem, ja to napijałem każdy możliwy mięsień, jeszcze trzymam to dziecko i mówię, Boże, nie wiedziałem, że mam mięsień w tym miejscu, ale trzymam. To jest wręcz twardo. Gorsze niż wciąganie brzucha, żeby tak szczuple wyglądać tak, dobrze w trakcie całego programu, ale ja mówiłem tylko o sobie. Tak wyglądasz w trzecim miesiącu. Spokojnie. Wiem, to i tak lepszy trzeci niż szósty. Także napnij muła, Tadziu. Co? Przystępujemy do rozmowy. Dobrze, dobrze. To skoro już żeśmy porozmawiali o tych miłych sprawach, to teraz czas zobaczyć materiał stworzony przez nikogo innego, jak naszego ukochanego Bartka Sitka, który to materiał pokaże całą prawdę o Intel Extreme Masters. Wysłaliśmy młodzież na mróz. Niech marznie, jak nas tak niech hejtował ma. Tak. Kiedyś. Jesteśmy dzisiaj w katowickim Spodku, gdzie odbywają się finały Intel Extreme Masters. Prawdziwe święto dla fanów e-sportu i mniej wymagających graczy. Panowie z FOPA zlecili mi sporządzenie relacji z owego miejsca, bo jako że młody to się zna na e-sportach. Dla jakiej gier przyszedłeś tutaj? Dla CS-a. Dla CS-a. No to... Finał o 19 East for Ence. Kto? Jeszcze raz? East for Ence. 19. Tak, myślę, że warto. W jaką grę? NC? NC? VS? Astralis. 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 Astralis, to z Austrii. Tak. Games Polsat Games. Co tu robisz? Chodzę, nie ma Lola, jestem smutny. Nie ma co robić. Oni grają w CSa i wiesz co robią? Strzelają lewym. Jak to tak... Chodźcie ludzie. Tylko lewym się strzela. Tylko w LoL prawym. A, to oczywiście tylko prawym. Tylko lewym się strzela. Bartek Polsat Sitek Games. Słuchaj, mam pytanie. Widziałem, że szedłeś na StarCrafta w tej chwili. No tak. Znasz się na StarCrafcie? W ogóle. Bartek Sitek, Polsat Games. Czy mógłbym sobie na druk zrobić? Jasne, nie ma problemu. Okej. Okay. Wyposażony w odpowiednie gamerskie oręże ruszyłem na Expo i no cóż, jeśli chodzi o gry, jest dość sucho, tak jak się spodziewałem. Króluje tutaj sprzęt i firmy z pieniędzmi. Nie da się jednak zignorować obecności Fortnite'a i niektórym trochę to przeszkadza. Usuwasz Fortnite'a! Uzbieraliśmy dużo podpisów. Kto jest z wami? Bóg! A czym byłby IEM bez darmowych fantów i turniejów z nagrodami? Najpewniej imprezą z mniejszą frekwencją. Patrz, patrz, patrz.
najprostsza rzecz. Jeśli chodzi o sprzęt, od kilku lat panuje tutaj dość wyczuwalna stagnacja. Oczywiście wiem, że robiony jest nadal postęp, ale nikt nie zostanie powalony z roku na rok ilością poligonów, to już się nie zdarza. Szczęśliwie producenci sprzętów radzą sobie z nią najlepiej jak mogą, produkując na przykład takie cuda jak ten oto fotel Predatora Tronus, na którym możesz grać w gry wideo bądź szukać uczniów do swojej szkoły dla młodzieży utalentowanej. Mógłbym tutaj zrobić 1000 nawiązań do popkultury, to jest po prostu takie głupie. Szczęśliwym trafem trafiłem do pomniejszego pomieszczenia, w którym odbywała się Liga VR, VR League. Natrafiłem akurat na finał w grze Onward, którą można by nazwać takim VR-owym Counter-Strike'em i to jest tak świetna rzecz, bo jest ekstrawagancka i przyciąga oko, ale jednocześnie jest super łatwa do zrozumienia. Nawet dla takich laików jak ja, wszystko się opiera na fizycznym ruchu. I to jest ta przyszłość, na tym powinni się skupić według mnie. Wchodzimy zaraz na finały, kto wygra? NCPNC, w której ręce zwycięstwo? Astralis... Z czym się rymuje Astralis? Po tym, gdy poużalałem się już nad przyszłością, której nie mamy, ruszyliśmy na finałowe rozgrywki Counter-Strike Global Offensive. Finał wielki, major, walka 19:00, niedziela. No i sytuacja była idealna, bo mieliśmy do czynienia z drużyną, która już wielokrotnie ustaliła, że hej, my jesteśmy najlepsi i mierzyła się ona z underdogiem tych zawodów, jakby drużyna, która w żaden sposób nie miała prawa dostać się do finałów, a jednak zrobiła to, wow, niesamowite. I kurczę, i proszę, powiedzcie mi, jak zachować cynizm, gdy jest się postawiony przed taką sytuacją? Nie ma opcji, nie ma opcji. To jest ten sam powód, dla którego wszyscy kibicowali Islandii. To jest ten sam powód, dla którego w którymś momencie na świecie ktoś zainteresował się w ogóle saneczkarstwem i zrobili o tym film. Wpiszcie sobie bobsleiści w wyszukiwarce i zgadnijcie, co wyjdzie pierwsze. No, ciekawe. A ich przegonili. O, cholera. Ja nadal wierzę. Ja nadal wierzę, więc. A kto wygrał? Czy to ważne? Znaczy, byłoby ważne, gdybyśmy wygrali, ale nie wygraliśmy. Przegraliśmy. NC za rok. NC za rok wygra. Ja wierzę. NC wygra. Today is great feeling for Finland. Everything is perfect. Good luck, guys. Good luck. Congratulations, guys. Congratulations. It will be my team. Powiedzcie Apex Legends. Tak się właśnie zastanawiałem, kiedy będzie ten moment podczas programu FOPA, że się kiedy ekipa zagotuje. I to jest chyba właśnie ten moment. Bartek Polsat, Sitek Games, bardzo serdecznie pozdrawiamy. To była jego zemsta, stary. To chodziło o to, żeby nam rozmazać makijaż. Ale Adrian się Adrian, nie śmieje, zauważ. To jest rodzaj śmiechu. Teraz trzeba to zanalizować. Czy to jest taki na zasadzie, co ja tutaj robię? Bo ja się śmieję, znaczy ja się popłakałem ze śmiechu, a ty się śmiejesz przez łzy. I to jest ta różnica. Znaczy, oglądając to zastanawiałem się, Boże, jakaś impreza mnie ominęła. Bo troszeczkę inaczej zapamiętałem tę imprezę, no ale... Znaczy, no, tak zapamiętał ją Bartek, który, znaczy, tak... kiedy żeśmy go posłali, przepraszam, pozwól, że tylko powiem, to przysłał mi na Facebooku informację, gdzie wyście mnie posłali? To nie ma żadnych gier, same e-sporty, więc... No każdego szkoda. No nie. Ale Bartek Pawlik, na pewno znasz. Kojarzę, coś. Prosił, żeby przekazać pytanie, która stacja telewizyjna zrobiła z tobą najlepszy wywiad podczas tegorocznego... I zastanów się teraz mocno nad odpowiedzią, biorąc pod uwagę, że już żeśmy trochę rozmawiali to o twoim dziecku świeżo narodzonym. No. Dobry jest, kurde. Ćwiczył. No dobrze, ćwiczyłeś. To w takim razie teraz przejdźmy już do poważnych spraw, po tej dłużej, długiej chwili niezręcznego milczenia. Opowiedz o początkach AIM-u, ale tak szybko, bo wiadomo, że to musi paść, musisz opowiedzieć o tym Karmaku, o tym 2011, o tym SMS-ie, tak?
Wiadomości na Facebooku. Wiadomości na Facebooku. Znaczy, wiadomości, ja tak. Pamiętam Intel Extreme Masters od tego, jak tatkowi dłoni, jakby ręki nie podano na głównej scenie. Na pierwszym. Na pierwszym, tak, 2013 rok. Miałem przyjemność go prowadzić. Nawet. Tak, wygryzłeś mnie z tej roli. Serio? Tak. A tak na całkiem... Chcecie sobie jeszcze pomilczeć? To ja rozumiem, skąd to milczenie. Nie, a tak na serio, no, sam powiedziałeś, wiadomość, od wiadomości na Facebooku wszystko się zaczęło. Ówczesny radny miasta Katowice napisał do Karmaka, czyli Michała Blicharza, który zajmuje się całą serią Intel Extreme Masters na całym świecie. To stworzył ją właściwie od zera. Stworzył ją. No, ulepszył na pewno. Że hej, co trzeba zrobić, żeby taka impreza pojawiła się w Polsce? I to od tego się wszystko zaczęło. I potem była praca jakby nad urzędnikami miejskimi, między innymi, bo trzeba było pewnie część tego urzędu przekonać, wbrew że to jest fajna pozorom inicjatywa. Nie, gdyż ówczesny prezydent naprawdę miał bardzo otwartą głowę. Widział w tym przyszłość, pewnego rodzaju inwestycje, która wydaje się, że teraz po tych kilku latach się naprawdę spłaca, no bo pierwsza edycja, 50 tysięcy osób. Było, to i tak było wielkim sukcesem. Olbrzymim sukcesem. Wiem, pamiętam, że był plan nawet awaryjny. A co, jeśli tyle ludzi nie przyjdzie, no ten spodek będzie wyglądał smutno. Policjantów dowiezie, na żołnierzy się dowiezie. Polskie ujęcia, wiadomo, tak. Wszyscy pracujemy jesteśmy obok telewizji. Tak, wiemy jak to się robi. Tak. Jakie jest największe wyzwanie? Logistyka. Logistyka każdego roku i zaplanowanie. Znaczy, zależy, który dział u nas w firmie spytasz. Są tacy, którzy marzą o tym, żeby rok do roku zbudować taką samą imprezę. Są tacy, którzy patrzą przez pryzmat liczby osób, którą trzeba przywieźć, zakwaterować, nakarmić, wyprać. Nie wiem, czy zdajecie sobie wszystko sprawę, ale to jest ponad tysiąc osób, tysiące... które pracuje w czasie imprezy, plus gracze, plus wszystko. I to my musimy zapewnić im całą logistykę. Samo wybudowanie scen jest jakimś monstrum, no ale pracuje na tym taki zespół, że każdą imprezę można zbudować. No właśnie, bo tak historycznie patrząc, czy ten czas produkcji, on się skrócił? A jeżeli tak, to czy jakoś wydatnie, czy ale to jest mniej więcej, w którym momencie zaczynacie pracować na następną edycję? Od razu po końcu no, tegorocznej? De facto dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy zespół wrócił po krótkim urlopie. De facto w środę najbliższą jest debrief, tak to nazwijmy. Wsiadamy, co się udało, co trzeba poprawić na przyszły rok, pomysły nowe na przyszły rok. I de facto zaczynamy już planować. Czy przy takiej dobrze naoliwionej maszynie można powiedzieć, że coś się nie udało, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję? Bo to już się rozrosło do takich wymiarów, rozmiarów, że generalnie... No... Dajmy mu szansę na szersze pytanie. Największy fuck up na IEM-ie w historii, który pamiętasz? Oprócz tego, jak nam prawie nie zamarzł jeden z tych znaczy, po nocy. Jest to fuck up. Ja to bardziej rozpatruję w kontekście przygód, które są na eventach. O, jak to ładnie powiedział. No, bo to jest taka prawda. Słuchajcie, no wyobraźcie sobie sytuację, macie event, tak? Set komputerów, dostajecie wiadomość. Słuchajcie, pamiętacie o tym sprzęcie sieciowym, co zamówiliście? No, tego nie ma. Dobra, to gdzie jest? Nie ma. To jest wiadomość, którą otrzymujesz dzień przed imprezą? To jest informacja, którą otrzymujesz będąc na setupie. Tak? I masz całą imprezę? No dobra, no to co? No to... Albo nie masz objechaliśmy prowadzącego. Trochę sklepów w okolicy. Nie masz prowadzącego do turnieju. I co wtedy robisz? Biorę rezerwowego. Albo na przykład słuchaj, aktualizacja... To nie jest tak jak w programach na żywo, wysypuje ci się gość. Miałeś szansę tutaj przysłodzić. A przepraszam, no dzwonisz do tatka, tak, i jest. Wiesz co, nie wiem, czy kiedykolwiek to usłyszałeś, ale ktoś nakazuje pozdrowić Glika, Kamila Glika, który jest gościem programu FOPA, ale chcę to nawiązać do tego, z tego względu, Adrian, że ty wychodziłeś coś z tego tradycyjnego sportu i z tego, co wiem, szedłeś, wiesz. Znaczy ja lubiłem piłeczkę jak najbardziej, ale kolanka nie wytrzymały, więc poszliśmy w e-sport. Sport to zdrowie, ale rujnuje całe ciało. Dokładnie.
dokładnie. Jesteś podobny. Ktoś tutaj, wiesz, zauważył podobieństwo, złożył to sobie i pozdrowił. To myślę, że piątek jeszcze trzyma kogoś, ale dziękuję. Rozluźnij brzuch. Nie ma opcji. Teraz już od razu wszystko będzie jasne. Może tak, jesteśmy na szerokiej. Okej, czyli jest trochę oddechu jeszcze. Urlop tacierzyński rozpoczynasz i przygotowujesz się do nowej roli. To się trochę też z tematem newsów, które już mieliśmy w naszym programie Zazębia, że będzie trochę więcej graczy, nas. I już to widać. No namacalnie w 2019 Dobra roku. Dobra robota, Adrian. I teraz wiesz, pytanie, kiedy te gry w życiu twojego dziecka się pojawią? Wiesz co, nie wiem, na razie chcę przebrnąć 15 minut. 15, znaczy do domu zjechała nie dalej niż godzinę temu, więc ciężko powiedzieć. Będzie robiła to, co będzie chciała, tak jak moi rodzice. Nie zamierzasz jej wpychać na siłę w giereczkę, nie, absolutnie. Tak? Jak prędzej wolałbym, żeby podążała ścieżką mojej piękniejszej. No dobra, to znaczy, a teraz zupełnie szczere pytanie, czy w ogóle jakby zamierzasz dziecko chronić przed grami, czy nie? Nie, będzie chciała, to będzie nie chciała, gra. Będzie grała, nie będzie chciała, nie będzie grała. Wiecie, nie ma potrzeby kogokolwiek chronić przed grami. To trzeba co innego. To trzeba bardziej kontrolować, interesować się tym, bo de facto niechęć rodziców często wynika z ignorancji. Oni kompletnie nie wiedzą, co robią te dzieciaki w wolnej chwili. To, że się zamykają w pokoju i grają, idą na obiad i ci rodzice nie mają o czym gadać z tymi dzieciakami, to do końca nie jest wina samej gry, tylko chyba jest gdzieś problem na linii rodzic-dziecko. I opiekowanie się i nie zostawianie dziecka jakby samego, tylko i wyłącznie, bo rodzice, nie wiem, mają ważniejsze sprawy, mają karierę i gra to jest trochę ojciec i matka w pewnym trochę momencie. Tak, wiecie, mieliśmy sytuację w firmie, gdzie przyszedł do nas klient i mówi, kurde, wy robicie te gierki i tak dalej. Ja mam syna, tam 11-12 lat, kompletnie nam się życie nie klei. W sensie nie mamy wspólnych tematów do rozmów. Jak z takim dzieciakiem gadać? No zawsze dobra, grać w nim. Ale w co on gra? No w jakieś stworki. No dobra, ale byłeś z nim kiedyś na jakimś turnieju, gdziekolwiek, na jakimś evencie? No nie. I to było jakoś tak przed październikiem, no to oczywiście wycieczka do Poznania. Pokazaliśmy mu i gry, i tych influencerów. I nagle się okazało, że wow, mój tata zna ludzi. Tata zna ludzi. No tata zna ludzi. Się bohaterem. Tata tak. I nagle ojciec otworzył na tyle głowę, że zaczął tego dzieciaka słuchać, co on gra, kim się pasjonuje, kogo ogląda. Zaczął sami go oglądać. Jednych tam zbanował, tak, no bo są też tacy. Niektórych zaczął sam oglądać i złapali wspólny temat do rozmów. I już nie jest ta różnica pokoleniowa aż tak bardzo widoczna. To jest idealny, idealna puenta naszej rozmowy. Niestety musimy kończyć, bo czas nas goni, bo to jest program na żywo i mamy ramy czasowe, rozumiesz? Tego tak? Się nie da przyciąć. To nie tak jest tak, jest zorganizowane. Że gramy do puszeczki i potem powiemy, nie, mów, a potem zostawimy 2 minuty. Nie, tu wszystko idzie na żywo, Adrian. Okej. Okay. Pięknie dziękujemy w takim dziękujemy razie za przyjęcie serdecznie. Zaproszenia. Pierwszy historyczny gość programu FOPA, Adrian Kostrzębski, ESL Polska. I jeszcze raz gratulujemy. Bardzo jeszcze dziękuję. Raz gratulujemy. No i teraz trochę retro, bo z tego retro trochę żeśmy wyrośli z tych giereczek starych. Także nie zobaczcie. Nie jest tak, że zapomnieliśmy o déjà vu, więc déjà vu będzie też w FOPA. Doom. To krótkie słowo na lata stało się definicją gatunku FPS-ów. Wydana w 1993 roku gra była produkcją id Software. Studio to zostało założone w Teksasie przez 4 młodych, gniewnych deweloperów. Po latach gracze zapamiętają przede wszystkim nazwiska 2 Johnów – Carmacka i Romero. Obaj zostali obdarzeni zarówno nieprzeciętnymi umiejętnościami, jak i silnym charakterem. W przyszłości doprowadzi to do ich rozstania, ale wtedy w latach 90. byli u podstaw wykuwania nowego gatunku gier. Doom był rozwinięciem formuły rozgrywki z poprzedniej gry studia, Wolfensteina 3D. Przygody Blaskowicza w krainie nazistów zaskoczyły nowym rodzajem zabawy, który później został określony jako first person shooter. Pomimo, że growi archeolodzy potrafią wskazać wcześniejsze gry z podobnymi mechanizmami, to dopiero Wolfenstein 3D zapisał się w zbiorowej pamięci graczy. A półtora roku później Doom zawładnął ich duszami. Wprowadził on kolejne innowacje w gatunku, takie jak multiplayer czy wertykalnie zbudowane poziomy.
Był również doszlifowaniem formuły poprzednika i do dziś potrafi robić wrażenie tym, jak zmyślnie zaprojektowana jest walka, albo tym, jak przemyślana jest konstrukcja leveli. No, może poza tym w kształcie swastyki, za które grę usunięto ze sprzedaży w Niemczech. Nikt nie jest idealny, a na usprawiedliwienie teamu id Software można dodać, że miał to być Easter Egg nawiązujący do Wolfensteina, a nie przekaz ideologiczny. Ale nawet bez swastyki Doom znalazłby się na celowniku wszelkich obrońców moralności. Przez lata oskarżali oni grę o niemal wszystko. Zepsucie młodzieży, promowanie satanizmu, nakłanianie do strzelanin w szkole. Trzeba przyznać, że produkcja id Software była łatwym celem. Walka z inwazją sił piekielnych nie odbywała się w niej za pomocą krucyfiksu i modlitwy, ale shotguna, piły łańcuchowej oraz słynnego BFG 9000. Sama fabuła była prosta jak konstrukcja cepa. Zgodnie z dewizą Johna Carmacka, który pod względem fabularnym porównywał gry do filmów porno, oczekuje się, że będzie w nich jakaś historia, ale nie jest ona aż tak istotna. I taka była to gra. Wystarczyło w niej, że wiedziałeś, po co tu jesteś i co masz zrobić. A motywacja do zabijania pojawiała się sama na widok wrogów. Kiedy widziałeś szarżującego stwora z rogami i rozdziawioną paszczą, niepotrzebna była żadna cutscenka tłumacząca, dlaczego jest zły. Nawet jeśli fani ochrzcili go uroczym imieniem Pinky. Kontrowersje i szczątkowa fabuła nie przeszkodziły Doomowi w osiągnięciu niezwykłej popularności. Na tyle, że kolejne pierwszoosobowe strzelanki były przez wiele lat określane jako gry dumopodobne. Duma znał każdy, kto chociaż trochę interesował się grami. Jego popularność sparaliżowała pracę w niejednej firmie, a administratorzy sieci uniwersyteckich banowali go, oskarżając o przeciążanie ich infrastruktury. Tryb multiplayer wielce się do tego przyczynił. W tamtych czasach był on zarówno technicznie imponującym osiągnięciem, jak i rzadko spotykaną koncepcją. Doom spopularyzował ten tryb i to z niego pochodzi chociażby określenie Deathmatch, którego autorstwo przypisuje się Johnowi Romero. No bo czy pojedynek graczy mógł w Doomie nazywać się inaczej niż meczem śmierci? Także model sprzedaży był niezwykły. Gra została udostępniona jako shareware, co oznaczało, że w 9 pierwszych poziomów można było zagrać za darmo. Stanowiło to 1/3 całej gry, ale dzięki temu Doom szerzył się niczym wirus. Według szacunków w Dooma zagrało około 15-20 milionów ludzi w ciągu 2 lat od premiery. Zdecydowana większość osób grała w jego darmową lub piracką wersję, ale sprzedaż na poziomie 1 miliona kopii wystarczyła, aby John Carmack mógł zacząć przyjeżdżać do pracy czerwonym Ferrari Testarossa, a całe id Software przystąpić do pracy nad kontynuacją. Doom 2 pojawił się rok później i nie odbiega znacząco od pierwowzoru. Zbudowany był wedle zasady więcej tego samego. Później marka straciła nieco na impecie. Doom 3 pojawił się dopiero 10 lat później, w 2004 roku. Nie był on do końca tym, czego oczekiwali fani, więc seria udała się na kolejny odpoczynek. Powróciła dopiero w 2016 roku w świetnym reboocie zatytułowanym po prostu Doom. Celnie uchwycił on istotę oryginału i sprawnie przełożył go na współczesny język gier, pomimo tego, że żadnych z założycieli id Software nie było już wtedy na pokładzie studia. Do dziś cieszą się oni estymą ojców FPS-ów i mianem tych, którzy dali światu piekło, na jakie nie zasługiwał, ale które bardzo mu się spodobało. Ale wspomnień, prawda? Wszędzie się to déjà vu wciśnie. Tak jest, ale bardzo dobrze zresztą. No. Straszny program. Tęskniliście, drodzy widzowie, za déjà vu, więc spełniamy tę prośbę i wychodzimy naprzeciw waszym oczekiwaniom. Fatalny program, fatalni prowadzący, dobrze, że się skończył. Słuchaj, wiesz, ja cały czas próbuję jakby przyjąć tę pozycję, która jest znana w takich programach, wiesz, o tak, że tak się nóżkę tutaj pokaże, Tak, bo... i tak trzeba siedzieć, prawda? Dobrze, to my od dzisiaj będziemy prowadzili w ten sposób. Czekaj, to dobrze, to trzeba wytrzymać. A, czekaj, bo mam skurcz. Ale to zobacz, jak mamy ten podgląd, to strasznie głupio wygląda, muszę powiedzieć. No tak też wygląda głupio. Przestań, ja się wolałem oszukiwać. O Jezus, przez te kilka minut, tak zroastować. Tam zostały. Nie, tak w ogóle to my się z Radkiem nie roastujemy, to jeszcze... To jest ten moment, kiedy możemy wam szybko opowiedzieć o tym, o czym ten skąd ten program się wziął, jaka była jego geneza i dlaczego ma taką głupią nazwę. Wziął się z tego, że Radek zaprosił mnie kiedyś, ta historia była już opowiadana, ale zawsze warto ją powtórzyć. Ale Radek kiedyś zaprosił... takie kombatanckie historie, kombatancka historia. O drugiej w nocy. W 2016 roku...
Radek zaprosił mnie do Muzo, czyli do radia polsatowego, w którym to Radek prowadził program Respawn. Restart. Restart, cokolwiek. Jakiś tam tytuł miał. Zapraszałeś mnie do radia, no. Prowadzi nawet, widzicie, dalej prowadzi. No i nam się dobrze gadało, więc stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to przekuć na coś bardziej telewizyjnego i tak powstał najpierw pomysł na Deja Vu, a właściwie na moją obecność w Deja Vu, a potem ku, jak widać po komentarzach, przynajmniej kilku na Facebooku, wielkiemu smutkowi niektórych, a następnie żeśmy wpadli na pomysł, żeby zrobić program, który będzie bardziej właśnie opierał się na naszych rozmowach i to się właśnie teraz dzieje. Tak Radek, jest. Mów. Na naszych rozmowach, ale też na waszym odzewie, bo hasło FauxPaux jako hashtag warto wpisywać zarówno na Twitchu Polsat Games, ale również na fanpage'u Polsat Games pod postem, gdzie jest transmisja i tam się pojawiło kilka takich wpisów. Między innymi Bartek Polsak Sitek Games napisał do nas. Nie znam go. Słuchaj, dobrze, że utrzymujecie tradycję wprowadzania gości w zakłopotanie, także tak jest pierwsza reakcja Adriana Bartka. Była absolutnie priceless. Adrian nie widział wcześniej tego materiału, myśmy go widzieli, więc mieliśmy okazję się z niego pośmiać i to tak mocno. Aczkolwiek za drugim razem, jak go oglądałem, znowu się z niego śmiałem i to równie mocno, co niestety potwierdza, że Bartek Sitek ma ten naturalny Polsat Games talent komediowy skubany. No. Ale chcielibyście też, żeby była możliwość dzwonienia na wizji, także... A myśmy się bardzo zastanawialiśmy się nad tym, potem pomyśleliśmy, że jednak mamy do czynienia z żywiołem internetu, a wiecie, co robi żywioł internetu, kiedy może strollować kogoś na wizji. I to nie jest kwestia tego, że nie chcemy, tylko kwestia tego, że Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji mogłaby nie mieć takiego samego poczucia humoru. Jak... Krajowy Radek. Krajowy Radek. Jak będzie Krajowy Radek Radiofonii i Telewizji, to anything goes, ale na razie zostajemy przy byciu grzecznymi chłopcami. No dobrze, to co, panami. W takim razie tak na koniec tego pierwszego wydania. Czy musimy żegnać? Fopa jeszcze nie, ale już tam myślę, mówią, że jak pół minuty? Zadam to pytanie, to się rozwiniesz na pewno i będziemy tak, wiesz, gadali do nocy. Ta gierka, gra, która teraz cię najbardziej pasjonuje i dlaczego to jest Anthem? Nie, to nie jest wcale Anthem w tym momencie. W tym momencie najbardziej pasjonuje mnie Satisfactory, które właśnie miało wolny weekendzik i zaraz wychodzi na za tydzień jakoś, 19 ma premierę. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. A oprócz tego jaram się wszystkim, co ostatnio wyszło, czyli Anthemem też i z Anthema gram z dziewczyną, jest super. A oprócz tego gram namiętnie w Apexa i cały czas w PUBG. I maluję figurki. A ja cały czas próbuję wbić się na serwer, żeby pograć trochę w Apexa, ale jak ktokolwiek próbuje mnie zaprosić, to mówię, nie, poczekajcie, teraz usypiam. Tak, dziecko mam. Dziecko. Także tak to właśnie w życiu graczy jest. Radek, oni każą nam się powoli żegnać. Chodź, zrobimy to bardzo powoli. Dziękujemy za uwagę. Gdzie jest ta nasza Sonia? Szukamy tę naszej Soni. Szukamy. Sonia, chodź tu. Szukamy. Do nogi. Sonia, pozdrawiamy Sonieczka, cię. Chodź tu. Chodź. Ale tak naprawdę 10 złotych tutaj... mam dla ciebie. Chodź. Chodź tu. O, chodź, właśnie, kamerka. Tu jest ta Sonia nasza. No, słuchaj, trzeba korzystać, chodź, póki jest ta nasza Sonia. Także pięknie dziękuję. Tak, miał być tani program i mamy kran. Pamiętajcie, że Fopa wraca za tydzień w poniedziałek wieczorem, tylko wtedy o godzinie 22 z uwagi na sprośne żarty prowadzących. Tadeusz Zieliński. Ty, to będziemy mogli cisnąć po 22? Będziemy. Bajer. Radosław Nałęcz. Na grubo. Sztywniutko, wiadomo. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Dzięki. Thank you.